końcu nastała trochę wiosna właściwie. I mamy niedzielę, wybory samorządowe. Idziemy, na nie wybieramy. Idziemy zagłosować. No i to jest taka sytuacja. Chora noga. Ale już niedługo zmienia. Ale już niedługo będzie ten gips ściągany, także. Dobra, zagłosowane. Będziemy się trochę przejść, korzystając z pogody i korzystając z tego, że mamy wózek. No tak jak wspominałem, za dwa dni ściągamy gips, więc wózek się już nie przyda. Ale zawsze trochę chociaż coś tam się uda. O matko! 2,5 miesiąca minęło prawie, odkąd się wydarzył feralny wypadek. Marysia wróciła już do przedszkola. No i nie powiem, było to ciężkie 2,5 miesiąca. Szczególnie dla mnie, z takiej mojej perspektywy, gdzie faktycznie miałem sporo rzeczy, które potencjalnie mógłbym robić ograniczone. No i dodatkowo co, no żeśmy siedzieli w domu, nic się ambitnego nie działo, więc ani nie było z czego vlogów porobić, ani nie było z czego nic. Co prawda ostatnie takie 2 tygodnie coś tam żeśmy już powoli zaczęli chodzić, jak już tą nogę z gipsu zdjęli, żeby ją rozchodzić. Więc na przykład byliśmy w ogrodzie botanicznym. Z majówkowej tradycji musi stać się zadość. Tabelu. No ja masz rację, że to jest swego rodzaju tradycja. I idziemy do ogrodu botanicznego. Mamy bliziutko, idziemy się przejść. W majówkę jest po 5 zł wstęp. Takie piękne cienie i w ogóle taka piękna dyskusja się kłania z tych No widzisz? No i jesteśmy po spacerku. Całkiem przyjemnie. Fajnie, że cały czas coś w tym ogrodzie robią. Że cały czas inwestują, pojawiają się nowe... No nasadzenia to może nie, chociaż też. Ale jakieś nowe atrakcje. Jakieś ławeczki w fajnych miejscach. Jakieś takie interaktywne rzeczy dla dzieciaków. Także na plus strasznie lubię tam chodzić. Pewnie za rok znowu pójdziemy, a może wcześniej. No i powoli wracamy do rzeczywistości. Ja powoli zaczynam sobie ogarniać coraz więcej rzeczy, które gdzieś tam mi zalegały do ogarnięcia przez ten czas.
powoli się rozruszamy. Jest fajna pogoda, zaczynamy wychodzić, zaczynamy zwiedzać, jeździć. Różnego rodzaju wycieczki. No i co? Ja cały czas sobie chodzę na siłownię. To się wiele w tym temacie nie zmieniło. I jakoś to powoli do przodu leci.